Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. Hejka, hejka! Witam was bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam was na drugą część holu mojego zakupowego z 9 marca. To jest dzień tygodnia, czwartek. Tak, musiałam sprawdzić. Z czwartku. Przejdziemy teraz do Primarka. Było już z H&M, był już Superdrug. Teraz przechodzimy. Dwie rzeczy, jakie Wam pokażę, to będą rzeczy, jakie zamówiłam online. Pierwsza z rzeczy jest to strój. Strój kąpielowy, kolejny, tak. W rozmiarze L, w takim woreczku przyszedł. I jest to coś fantastycznego, bardzo mi się podoba, trafione jest w 100%, polecam bardzo gorąco. Tak wygląda, to jest na takim, widzicie, na takim usztywnianym, na takim piankowym. To jest piankowy strój, zobaczcie jak on wygląda, tak. Wzięłam L-kę, bo tak jak mówię, ja nie chciałam, żeby te trójkąty były takie dość, wiecie, skromnie wycięte, tylko chciałam, żeby przykrywały raczej większość biustu. Więc tak wygląda mój strój, czyli tutaj jest na głowę, na szyję, przepraszam, tutaj są miseczki, nie muszę zresztą mówić, prawda, i te paski tutaj takie, bardzo ładnie to wygląda, z tyłu oczywiście takie, on ma jeszcze pod spodem właśnie, zobaczcie, taką dość szeroką tą tutaj gumkę. Jest tak raczej pod biustem dość szeroko, także fajnie, bo trzyma świetnie biust. No i to sobie wiążemy z tyłu. Naprawdę genialny strój. Jeżeli będziecie zainteresowane, piszcie mi w komentarzach pod tym filmem, to udostępnię Wam link do tego stroju, bo naprawdę jest genialny. To jest taki kolor khaki. To jest góra i dół od stroju jest następujący. Myślę, że będzie dobry, pomimoś L-ka. Tutaj możemy sobie, widzicie, tutaj możemy sobie regulować szerokość na bioderkach. Ja nie będę chciała, żeby było właśnie obcisło, będę chciała, żeby tak, wiesz, żeby się nie wrzynało tam, gdzie się nie powinno. Także takie oto gadki. Widzę, że one nie są takie dość pełne, ale spoko, jakoś to zniosę. Także taki oto strój, nie pamiętam teraz ceny, ale coś do 10 funtów na pewno, jakieś 8-9 funtów, chyba raczej nie więcej. To jest jedna rzecz zamówiona. Druga z rzeczy zamówionych, ja chyba ją gdzieś odłożyłam. To będzie rzecz, jaką będę chciała odsprzedać raczej, ponieważ jest minimalnie tutaj na mnie za szeroka. Ja jestem jednak za szczupła do niej, a brałam większą, bo ja myślałam po zdjęciu ze strony, że to jest, słuchajcie, taki inny, troszeczkę sztywniejszy, grubszy materiał, a to jest taki cienki. Ja nie wiem, czy nawet to widać, że tutaj tak jakby jest taki lekki prześwit. To jest taka kiecka, słuchajcie, czerwona, ale nie taka jaskrawa. Tutaj światło po prostu się odbija i dlatego tak to wygląda. I tutaj ma taki rozpierdak na lewym udzie. O, taka właśnie to jest czerwień, tak jak teraz to widać. To nie jest taki mocny, jak przed chwilką było. Fajna, elastyczna, ale tak jak mówię, gdybym wzięła mniejszy rozmiar, to pewnie byłaby na mnie dobra, a nie wiem, jaki ja wzięłam. Zaraz może się tutaj przekonam, poczekajcie, może coś będzie. Zobaczcie, no ja wzięłam L, także jeżeli by któraś z Was była zainteresowana, dajcie mi znać, ja z chęcią ją odsprzedam. Po prostu nufcia, chromcia ani razu nie założyłam poza przymierzeniem. Także ja za nią dawałam chyba coś około 11-12 funtów. Tak mi się wydaje. Link oczywiście Wam udostępnię, pokażę. Każdy może sobie sprawdzić. Żeby nie było, że wiecie, ktoś mi zarzuci, że obo kupiła za 8, a sprzeda za 10. Nie, będę chciała sprzedać za tyle, za ile ja kupiłam, także to nie ma problemu. Made in China, wiadomo, i L-ka, rozmiar L. Także tą sukieneczkę będę chciała odsprzedać. Tu jest na mnie przyduża, czyli jeżeli któraś z Was nosi ML, to będzie dobra. Bardzo fajna, elastyczna, ładnie wygląda ten rozpierdek, fajnie wygląda na nodze. Do tego założyć tylko jakiś fajny właśnie na wisiorek, na szyjnik i będzie super. Także to będzie do odsprzedaży. Idziemy dalej. Rzeczy teraz z Primarka i to jest rzecz, z której chyba cieszę się, chyba mi się wydaje, prawie że najbardziej. Są to takie spodenki, słuchajcie, z bardzo wysokim stanem. Pierwsze w mojej szafie.
Tak one wyglądają, wysoki stan na guziczki, tutaj właśnie takie podarcia i taka koronka. I jak widzicie właśnie ta taka pupa, z tyłu też koronka, jasny taki przecierany jeans. Tutaj pociachany troszeczkę, ja myślę, że sobie tutaj jeszcze bardziej je chyba trochę postrzępię. I tak jak mówię, wysoki stan, naprawdę pierwszy raz takie kupiłam i jestem zadowolona, bo naprawdę fajnie wyglądają. Mam na nie już pomysł, zobaczycie na pewno mnie w nich na wakacje za dokładnie 2 miesiące, także na pewno ujrzycie moją stylizację z użyciem tych spodenek. Rozmiar 10 wybrałam i cena 12 funtów, już Wam pokazuję, tu jest metka. Z nich cieszę. Rzecz kolejna, bardzo fajna rzecz, mogę Wam to polecić nawet w ciemno. Jest to piżamka, po prostu piżamka. Ja potrzebowałam czegoś do Hiszpanii, znowu wiem, powtarzam się, ale cały czas, no wiecie jak to jest, no przygotowania przed wyjazdem zawsze każdy ma, więc ja również się do tego wyjazdu przygotowuję i się zabezpieczam na tenże czas, czyli taką piżamkę sobie zakupiłam. Zobaczcie jaka jest urocza, tu ma takie falbanki. Chciałam wziąć M-kę, ale okazała się za duża, ponieważ tutaj tutaj te wycięcia są dość głębokie i przy M-ce po prostu, wiecie, wszystko mi wylatało. Także taka oto nawet na prezent, naprawdę, zobaczcie z jaką metką fajną, tutaj takie usta słodkie. No fajna, po prostu fajna taka, zobaczcie, z takimi właśnie naszywkami różnymi. Cena jej, to już Wam mówię, 4 funty. Bardzo fajna, to jeszcze takie oczy, jak widzicie, no po prostu fajna, naprawdę też chyba dzisiaj ją sobie założę po kąpieli. I do niej dobrałam sobie spodenki, wiadomo, żeby nie hasać sobie z gołym tyłkiem i tak dalej, ani z żadnymi krótkimi spodzienkami. Zakupiłam takie cudowne, cudaśne, tutaj oczywiście są naszywki, to jest wszystko ponaszywane, w takie oto spodenki, rozmiar M. To jest właśnie logo, widzicie, to są te same usta, tak wyglądają spodnie i znowu te emblematy, tu jakieś oczy. Na drugiej nogawce nie mamy nic, możemy sobie co najwyżej doprasować, prasowanką dokupić, jakby ktoś chciał. Z tyłu nie ma nic, ale ja właśnie nie wiem, czy sobie czegoś nie dokupię. Z prasowanek jestem na pupie, jeszcze coś może podprasuję, żeby było tak fajniej, śmieszniej. Cena tych spodni, już Wam mówię, 7 funtów. Także to jest rzecz kolejna. Dalej szybciutkim krokiem lecimy. To jest rzecz, którą się używa na włosy, czego nie wiedziałam, przechwyciłam to z myślą o tym, żeby nosić to właśnie na ten strój. Uważam, że to będzie fajnie ze sobą współgrało, z takim kolorem khaki. Taka ozdoba. Generalnie to się właśnie nosi tak, o, zaraz Wam pokażę, dobrze, żeby nie spadło. O, tak to się nosi, to się jakoś pewnie nazywa hair bundle. Takie bundle, no, widzicie? I to się tutaj tak nosi, to się jakoś zaplątuje, nie wiem o co chodzi, to ma sobie tak, mi się to kojarzy z takimi Indianami. Taki trochę indiański styl, ale właśnie ja sobie to wziąłam z zamysłem na strój kąpielowy po plaży, żeby tak było fajniej, żeby to sobie tak fruwało. I naprawdę ładnie to wygląda, ten brąz z tą zielenią. I to było przecenione z funtów 3 na funtów 1. Także taka ozdoba, polecam Wam gacie. Gacie te takie koronkowe. W takim trzypaku tutaj mamy taki kawowy, ekry i biały, czyli taki trzypak majteczek za 3 funty. Bardzo, bardzo fajne, wygodne, rozciągliwe. Naprawdę świetna sprawa. Kolejne jakie wzięłam, białe. Białych nigdy za wiele. Białe się przecierają, wycierają, wypierają i farbują. Trzypak za 2,50 rozmiar L już wzięłam, bo nie lubię jak mi się te gumki wrzynają w boczki tutaj, w biodra. Dalej co zakupiłam, Gracusiowi spodenki krótkie za 4,50 z tej kolekcji Rebel. Takie oto, uważam, że urocze są. Mają kieszenie czy nie mają? Poczekajcie, chyba mają. Tak, mają kieszonki i to chyba też są, bo coś mi się wydaje, że do pływania. Tak, one są z tymi majtkami, czyli mogą być do pływania. Także świetna sprawa. Nie dość, że właśnie będzie miał takie do pływania i jednocześnie do chodzenia. Także super, super ekstra. 4,50. Takie oto spodenki dla Gracusia. Do tych spodenek, słuchajcie, dokupiłam mu koszulkę. Koszulka, która mi się bardzo spodobała, taka niby zwykła, niby prosta, przewiewna, taka dziurkowana, za 4 funty. Tak wygląda z tyłu, taki właśnie wzorek, jak widzicie, taki trochę sportowy. Także to są te rzeczy. Rzecz kolejna, jaką zakupiłam, czaiłam się na buty. Bardzo, bardzo się czaiłam na buty. I były dwie pary, obie pary były w takim właśnie kolorze, w takim złotawym, ja nie wiem, czy ta kamera tutaj odda Wam, odda. Tak właśnie wygląda ten kolor, taki złotawy, metaliczny troszeczkę, bardzo mięciutkie to jest, naprawdę strasznie miękkie. Atmosfer, rozmiar oczywiście 4, czyli takie oto sandałki, tutaj za kosteczkę, tak to wygląda. Po
pokażę Wam na dłoni. Nie będę tutaj stopą świecić, o zobacz jak fajnie z paznokciami w ogóle. No, także takie oto sandałki zakupiłam w cenie, bardzo dużo fajnych butów jest naprawdę, w cenie 8 funtów. Godne, mięciutkie i myślę, że przehasam w nich, jeżeli mi się nie zetrze ten kolor, bo może się ścierać, ale jeżeli się nie zetrze, to myślę, że pohasam w nich przez całe lato. Tak bym bardzo chciała. Ja zawsze tak mam, że właśnie primarkowe buty, jeżeli przehasam sobie jeden sezon, to naprawdę uważam je za dobre. No, także takie sandałki polecam bardzo gorąco. Są różne kolory, słuchajcie, fasony są czarne, skórkowe, a nie takie świecące, czyli matowe, czerwone, brązowe, białe chyba nawet były. Masa jest, naprawdę bardzo dużo jest butów na lato już fajnych, także polecam, zajrzyjcie. To jest to. Dalej zakupiłam sobie, słuchajcie, taki, nie wiem jak się to nazywa, taki case po prostu za 2 funty. 2 funty, taki opalizujący na klucz od domu, tu też na zameczek. Zawsze ten klucz wrzucam gdzieś w torebkę i później go szukam. A tutaj będę chciała włożyć sobie po prostu karty do płacenia, czyli te takie do robienia opłat, które idę do Paypointa i po prostu płacę. Więc to będzie mi służyło, żeby nie w portfelu trzymać te karty, bo zawsze idę tylko z samymi kartami i na przykład z kluczem od mieszkania robić opłaty, a tu właśnie będę mogła się posłużyć tym, zwłaszcza jak fajnie by mogła się mieni, cudowne. Bardzo, bardzo fajny gadżet, właśnie wrzucę do torebki, czy nawet tak o w rękę z kluczem i z kartami idę i opłacę wszystko, co muszę. Także bardzo fajna rzecz, jeszcze były srebrne opalizujące, natomiast ten właśnie taki bardziej, bo mieniący się, taki bardziej holograficzny niż tamten, także super. Kolejna rzecz. Mogę to, jest akurat dla jednej z Was, ale nie zdradzę dla której, pokażę, a co. Zakupiłam takie cudo, zobaczcie, nie wiem czy Wam się spodoba, mi się bardzo podoba. Ja się wahałam, czy kupić to, czy tamto, ale pomyślałam sobie, że skoro jestem z nadmorza, to będzie taki znak charakterystyczny dla tej osóbki i to jest dla bliskiej mi osoby na klucz od domu, nic więcej nie będę mówić. No, ten właśnie kolor bardzo mi się podoba. Pełno jest teraz torebek, wszystkiego, portfeli, ja mam taki notes nawet holograficzny, wiecie o co chodzi. A klucz dla jednej z Was, nie zdradzę. Dobra, kolejna rzecz to jest bransoletka, kolejna już do kolekcji, ale spodobał mi się kolor i uznałam, że właśnie fajna będzie pod tą moją stylizację, jaką sobie szykuję. I też fajnie będzie nawet, słuchajcie, do tego stroju na plażę i takie złote pazury. Myślę, że będzie super, zobaczcie, taka oto skórkowa, taka wiecie, no, na jeden właśnie sezon za 3 funty. Już Wam pokazuję, a naklejka jeszcze, dobra, nie będę się męczyć, w każdym razie tak będzie wyglądała na dłoni. Myślę, że będzie urocza, będzie się fajnie mienić. Także taka bransoletka. Dalej kolejna rzecz, jest to, o tutaj za przesyłkę, wysyłałam właśnie przesyłkę, jak powiedziałam, choker, w sumie ileś tu jest chokerów, to 3 chokerów w jednym. Mamy taki biały, taki z tych gumkowych, tego raczej chyba nie użyję, potem jeansowy, bardzo mi się podoba, fajnie będę mogła go wkomponować z takim łańcuszkowym, bardzo ładnie to nawet wygląda razem, zobaczcie, tutaj właśnie ten łańcuszek, nie wiem czy to widać, to taka agrafka jakby na łańcuszku, agrafka z takim jeansem, potem jest taki rzemyk w kolorku brązowym, takie coś skórkowe, w takim kolorku też takim trochę łososiowym i później napis chyba love. Zestaw chokerów za 3 funty. Uważam, że jest bardzo fajny na lato. Oczywiście standardowo świeczki, czyli tea lighty, które się mają świecić więcej niż 3,5 godziny. Kolor, lubię te podgrzewacze, one bardzo szybko się kończą. I rzecz ostatnia, słuchajcie, ja już dzisiaj rozparcelowałam, bo byłam jej bardzo ciekawa. Od razu zakupiłam koperty. Ale rzecz kolejna, fajnie zapakowane, myślę, że fajna rzecz na prezent. Jest to Balmy. Baby Balmy, już Wam pokażę. Tak to wyglądało, w ogóle kolory genialne. Jakbym coś znalazła w takich kolorach do ubrania, też bym poleciała na to. Tak wygląda Balmy. Produkt oczywiście do ust. Znacie Balmy na pewno, nie muszę mówić. Zobaczcie, jakie fajne, do torebki. I oczywiście arbuz. I to mnie ujęło. Pachnie arbuzem, smakuje arbuzem, także... Balsam jak balsam, wiecie, że ja uwielbiam. Fajny kolor, bardzo taki na lato. Za 2 funty, exclusive. I też Wam mogę zdradzić, aha, to jest watermelon, to już powiedziałam, nawilżający z masłem shea, z jojobą, olejkiem z jojoby, czyli z jojoby, z witaminą E i właśnie smak arbuza. Ale do czego zmierzam?
że chciałam wam powiedzieć, że macie też z Got to Be bodajże chyba suche szampony, jakaś nowość i one właśnie są sprzedawane teraz w Primarku, także to jest taka nowość po 2 funty bodajże i takie zapachy są bardzo egzotyczne, bardzo kolorowa seria i bardzo fajna. Dobra, wracając do tematu, takie balmy. To by były wszystkie moje zakupy. Bardzo wam dziękuję za chwilę uwagi. Ja wam mogę pokazać, że zmieniłam pazury na te primarkowe za 2 funty. To już jest na klej i zobaczymy jak się spisze, czy nie będą, ale chyba będą, mi się wydaje. Zobaczcie, tutaj nie wiem czy będzie widać, delikatniutko może być widać. Bardzo ładny kolor, fajny na wakacje. Ale tak jak mówię, pewnie będzie schodzić ten złoty kolor, który z was mi napisała, żeby na przykład je pomalować bezbarwnym. Jeszcze może faktycznie to zrobię, jakimś takim top coatem przejadę je, może wtedy ta farba mniej będzie schodzić. To nie jest głupi pomysł. Takie oto myślę, że wyglądają cudownie. I to były wszystkie moje zakupy. Bardzo wam dziękuję za chwilę uwagi. To był mój haul zakupowy, druga jego część. Mam nadzieję, że czymś was zainspirowałam. Testuję. To przyjdę do was z jakąś recenzją i z moim zdaniem, z moją opinią na ich temat. Mam nadzieję, że się fajnie spiszą, że się sprawdzą. Jeszcze były rzeczy w Superdraga, jakie kupiłam, ale powiedzieć o nich, znaczy powiedzieć, pokazać ich już nie mogę niestety. Są to rzeczy, które będą w prezenciku dla jednej z was również i nie mogę ich pokazać, także to jest niespodzianka. Jeszcze co chciałam powiedzieć i muszę to powiedzieć, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Angelikę i Angelice bardzo dziękuję. Ona wie za co, musiałam to powiedzieć, nie będę mówić z nazwiska, nie będę mówiła o co chodzi. Możecie się tego domyśleć, że będzie na moim kanale, już jest na moim kanale, począwszy od właśnie poprzedniego hola zakupowego, bodajże drugiej części jego. Pojawiło się nowe intro, mam nadzieję, że przyjmiecie je pozytywnie, mam nadzieję, że wam się to intro spodobało. Wróciłam do poprzedniego utworu, nie został mi na razie zablokowany, więc mega się cieszę, jak się coś zmieni, to na pewno to zauważycie. Póki co wszystko hasa, a intro jest po prostu pierwsza klasa. Najfajniejsze moje intro, jakie miałam, także schodzę teraz na razie z Animoto, zostaję przy tym intro, jakie mam. Może jakoś je trochę porozszerzam, żeby było ciut dłuższe. Dajcie mi proszę znać, czy takie wam odpowiada, czy czas jego też odpowiada, jest dość krótkie. Jest trochę muzyki, jest trochę takich fajnych, bardzo fajnych zdjęć, za które bardzo właśnie Angelice dziękuję, bo to właśnie dzięki niej mogę mieć tak fantastyczne intro, bezcenne. Uważam, że bezcenne, bo jest po prostu niepowtarzalne. Także bardzo ci kochana dziękuję. Już wielkie dzięki za oglądanie. Piszcie, komentujcie, lajkujcie. Jeżeli filmik wam się podoba, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a wówczas będziecie ze mną na bieżąco. No i cóż, i zapraszam was na Facebooka, na grupę zamkniętą Wicki Agi. Tam również możecie wymieniać się ze mną jakimiś informacjami, możecie wklejać własne posty. Cóż, i to by było na tyle. Także dziękuję wam bardzo, nie wiem po co macham tymi przeszczepami, ale już tak mam. Dzisiaj cieplutko, to była druga część mojego holu zakupowego z 9 marca. Buziaki dla was, trzymajcie się. Bye!